Cześć. Matura w 2023 roku będzie o pół poziomu łatwiejsza niż oryginalnie miała być, przez co będzie trudniejsza o pół poziomu niż ta w latach 2020-2022, bo ta z kolei była o pół poziomu łatwiejsza niż przed rokiem 2020. Czego nie rozumiesz? Witam serdecznie na kanale! To jest dość śmieszna sprawa z tą nową maturą. Nową, bo już nie wiem po raz który słyszę nowa. Tak, zamiar jest taki, że poziom matury z języka angielskiego podnoszą o pół. O pół poziomu. I teraz będzie słów kilka o tych literkach i cyferkach oznaczających poziom, a więc jeżeli w ogóle się w tym zupełnie gubisz i Cię to nie interesuje, to przeskocz o te 2-3 minuty do przodu, tam będzie nieco zwięźlej. Założenie tej całej zmiany było takie, że skoro matura podstawowa do tej pory to był poziom B1 łamane na B1+, czyli takie trudniejsze B1, a rozszerzenie to był poziom B2 łamane na B2+, czyli takie trudniejsze B2, to od 2023 roku teoretycznie miało być trudniej, czyli odpowiednio dla podstawy B1+ łamane na B2 i dla rozszerzenia B2+ łamane na C1. Tylko że ze względu na zdalne nauczanie i całe to zamieszanie ostatnich lat, postanowiono to jednak czasowo, na lata 2023-2024, obniżyć o pół poziomu. A więc w latach 2023-2024 poziom językowy matury, i to podstawowej, i rozszerzonej, pozostaje taki, jaki teoretycznie był. A ten podwyższony będzie dopiero od 2025. Tylko warto zaznaczyć, że to i tak będzie o pół poziomu trudniej niż w latach 2020-2021, bo wtedy też, ze względu na zdalne nauczanie i całe to zamieszanie, wymagania były obniżone o pół poziomu. Czyli skracając sprawę, poziom matury będzie taki sam, jak miał być do tej pory, choć przez ostatnie 2 lata był nieco niższy. A wyższy będzie dopiero za 2 lata, czyli od 2025. Czego nie rozumiesz? Co, kręci Wam się już trochę w głowie? Wiem. To teraz trochę bardziej po ludzku. Jeżeli chodzi o poziom, matura od 2023 roku miała być trochę trudniejsza, ale nie będzie, bo nauczanie zdalne będzie taka sama jak przed 2020 rokiem, czyli przed nauczaniem zdalnym. Czego nie rozumiesz? To jeżeli chodzi o poziom. O poziomach i o tych wszystkich literkach i cyferkach to będzie w ogóle zupełnie oddzielny odcinek, pewnie gdzieś już wkrótce. Póki co w opisie odcinka, tam pod spodem macie link do dość zgrabnego opisu, o co w tym wszystkim chodzi. To tak, jakby się ktoś nie orientował. Niestety zmiany, które miały wejść i które wchodzą od 2023 roku, to nie tylko poziom, to też rodzaj zadań, długość zadań, czas na ich napisanie i taki udział procentowy całości egzaminu, to znaczy słuchania, czytania, pisania środków językowych w całościowym wyniku. I o ile tę ostatnią kwestię możemy sobie olać, to naprawdę nie jest coś, czym musicie sobie teraz zawracać głowę, zresztą wcale się aż tak strasznie to nie zmieniło, jakby niektórzy chcieli, o tyle ten rodzaj zadań, ich długość, a nawet czas na ich wykonanie, to jest coś, czemu warto się przyjrzeć, bo to trochę może zaboleć. Szczególnie jeżeli chodzi o podstawę. A więc, do tej pory było tak, że słuchanie na podstawie trwało około 20 minut. Teraz będzie trwało około 25. A więc te 5 minut dłużej nie jest to jakaś wielka tragedia. Na rozszerzeniu zresztą będzie dokładnie tak samo. W sensie tu z kolei 25 minut zamienia się na minut 30. Dużo ważniejsza różnica niż ta długość tych słuchanek to to, że nie będzie już zadań prawda-fałsz. Szkoda, co? To było łatwe. No więc teraz już takich zadań nie będzie. Będą za to zadania otwarte. Coś, co było mniejszym bądź większym standardem na rozszerzeniu, a co będzie nowością na podstawie. A więc jeszcze raz, nie będzie tu zadania prawda-fałsz, czyli tego zadania, od którego zazwyczaj zaczynaliśmy maturę podstawową z języka angielskiego. Pojawi się za to zadanie otwarte, a więc na przykład tekst z lukami, albo trzeba będzie odpowiedzieć na jakieś pytania. I te odpowiedzi to nie będzie ABCD, tylko trzeba będzie na nie odpowiedzieć samemu. Nie będzie prawdy fałsz, będzie za to zadanie otwarte. Czytanie też się trochę wydłuży. Do tej pory teksty na podstawie miały około 900 do 1200 słów. Każdy jeden ten tekścik miał około tylu słów. Na rozszerzeniu natomiast od 1300 do 1600 słów. Teraz będzie odrobinę trudniej, na podstawie od 1200 do 1450 słów, a na rozszerzeniu od 1600 do 1800 słów. I tu też nie będzie już zadania prawda-fałsz. Szkoda, co? Które
też się dalej na czytaniu na podstawie zdarzało. Będzie za to jakieś zadanie otwarte, czyli znowu na przykład jakieś teksty z lukami albo odpowiedzi na pytania. Coś, co na rozszerzeniu zawsze było standardem, ale nie na podstawie. Co więcej, o ile do tej pory zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu mogło wystąpić od 3 do 4 zadań z czytania, o tyle teraz może wystąpić od 4 do 5. Oj tak, może. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchanie omówiliśmy, czytanie omówiliśmy, przechodzimy do środków językowych. Czyli wiecie, te takie zadania trochę z gramatyki, trochę ze słownictwa, trochę z jednego i drugiego. Do tej pory na podstawie to było tak standardowo zadanie 8 i 9, a na rozszerzeniu 7, 8 i 9. Tu z kolei nie będzie tak zwanych zadań na dobieranie. Czyli znowu ogranicza się te proste zadania. I stanie się to na rzecz większej ilości zadań otwartych. Słowotwórstwa, tłumaczeń, a nawet na podstawie transformacji. Tych transformacji, których zazwyczaj nie lubią osoby podchodzące do rozszerzenia. Co więcej, jest prawdopodobne, że i tutaj będzie tych zadań więcej niż było. No i zostało nam jeszcze pisanie. Do tej pory na podstawie trzeba było napisać od 80 do 130 słów. Teraz trzeba będzie napisać od 100 do 150. Na rozszerzeniu zostaje 200-250. Co więcej, do tej pory można było na tym zdobyć 10 punktów, teraz będzie można zdobyć 12. Tak wiem, zrobiło się trochę ciasno. Ale zmieściło się, nie? Ekstra punkt można zdobyć za treść. Do tej pory były 4 punkty, teraz będzie 5. I za zakres środków językowych. Do tej pory były 2 punkty, a teraz będą 3. Znowu, na rozszerzeniu nic się nie zmienia. No i co? Jak sobie tak na to popatrzymy, to trochę się zmienia, nie? Nie żeby jakiś straszny dramat, nie żeby jakiś totalny chaos, ale jednak trochę się zmienia. I jeszcze raz podkreślę, bo to chyba tutaj bardzo dokładnie widać. Te zmiany dotkną przede wszystkim podstawę. Jak ktoś podchodzi do rozszerzenia, to nie będzie mu chyba robić aż takiej wielkiej różnicy, czy tekst ma, nie wiem, 1400 czy 1600 słów, albo czy słuchanie trwa 25 minut, czy akurat 31. Gorzej z tymi, którzy po prostu chcieli zdać. I okej, wiele z tych zmian naprawdę ma sens. Brak zadań prawda-fałsz, czy tych na dopasowywanie, natomiast dodanie tutaj zadań otwartych, urealnia trochę ten poziom, który chce być osiągnięty, który chcą osiągnąć ludzie układający tę maturę. Ale rozumiem, naprawdę rozumiem tych, którzy po prostu chcieli zdać podstawę. Zdać. Rozumiem, bo będą mieli trudniej. Do tej pory było naprawdę łatwo i tu się upieram. Jeśli ktoś porozumiewał się w języku angielskim, w takim bądź innym stylu, naprawdę ładniej bądź brzydziej, nawet naprawdę brzydziej, ale się jakoś tam porozumiewał, był w stanie się dogadać, zrozumieć ten tekst, usłyszeć coś tam, cokolwiek, to zazwyczaj tę maturę jakoś zdawał. Nie mówię, że teraz nie zda, ale będzie trudniej, no nie ma się co tu oszukiwać. No i coś, co trzeba jeszcze raz podkreślić, czas. Zadań może być więcej, z całą pewnością będą dłuższe, trochę trudniejsze, a czas, czy ilość czasu, który będziecie mieli na rozwiązanie, czy to matury podstawowej, czy rozszerzonej, nie zmienia się. Podstawa 120, rozszerzenie 150 minut. Wiecie, najfajniejszą różnicą, jaka do tej pory była pomiędzy maturą, a różnego rodzaju certyfikatami, był właśnie ten czas, którego było po prostu w brud. Było aż za dużo, naprawdę. Wiele razy siedziałem w tych komisjach, pilnujących ludzi piszących i większość z nich wychodziła przed czasem. I to taka poważająca większość. I to czasem konkretnie przed czasem. Z reguły zresztą te osoby, które zostawały do końca, to nie były osoby, które nie mogły się wyrobić, tylko takie, które bardzo, bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo dokładnie wszystko sprawdzały. A teraz? No a teraz zobaczymy, jak to będzie z tym wychodzeniem przed czasem. W dalszym ciągu nie będzie aż takiej presji czasu, jak na popularnym FCE, dzisiaj zwanym B2First. Ale jednak będzie czasu mniej. A do tego wszystkiego wracają ustne. I choć ja będę się bardzo konsekwentnie upierał, że akurat ustne z języka angielskiego to nie jest nic trudnego i szkoda, że ich nie było, o tyle rozumiem, że tak całościowo to nikt się z tego powodu nie cieszy. Szkoda, co? Dobra. To może jakieś dobre wiadomości? Są w ogóle jakieś dobre wiadomości? Są. Wymagania gramatyczne właściwie się nie zmieniają. Wiecie, te wszystkie zagadnienia, te wszystkie kwestie gramatyczne, które musicie sobie powtórzyć, których musicie się nauczyć, prawie się nie zmieniają. Prawie. To są w dalszym ciągu niemalże takie same listy wymagań kopiuj-wklej. Z jakimiś tam drobnymi szczegółami, tam chyba w podstawie dodali trzeci tryb warunkowy. Ale umówmy się, to niewiele zmieni tak całościowo.
Tak w ogóle to, tak jak powiedziałem, te listy prawie się nie zmieniły. To tak na plus. Na rozweselenie. Ha, 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 ha. Podsumowując. Tak. Będzie trudniej. Ale trochę. Bardziej dlatego, że te typy zadań się zmieniają, że te zadania będą troszeczkę trudniejsze. Językowo jednak to nie będzie kosmos. To nie będzie totalna rewolucja. Przynajmniej na razie. Za 2 lata będzie jeszcze trochę gorzej. Przykładowe arkusze znajdują się na stronie CKE. Linki macie w opisie. A przed tegoroczną maturą przyjrzymy się jeszcze tym arkuszom dokładnie. Bardzo dokładnie. Zresztą będzie ich więcej, szczególnie po próbnych egzaminach. Póki co na spokojnie. Uczymy się słówek. Linki do zestawów w opisie. Powtarzamy gramatykę. Linki do playlist w opisie. No i można sobie spróbować zrobić przykładowe arkusze. To też w opisie, jak już wspominałem. I spokojnie czekamy, co będzie dalej. A ja w tym oczekiwaniu będę się starał pomóc. Jak zwykle będzie seria maturalna i cały zestaw rad, jak sobie z tym wszystkim spokojnie poradzić. Bo poradzicie sobie. Luz. Czego nie rozumiesz? Przede wszystkim to nie panikować. Dacie radę. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jeszcze większą dawką wiedzy zapraszam bardzo serdecznie na kurs maturalny, taki na żywo, co tydzień przez 10 tygodni ze mną. Lekcja zerowa już ten poniedziałek, czyli chyba 19 września, a później co poniedziałek niemalże do świąt. Szczegóły na www.rockyouenglish.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. No, to na dzisiaj to właściwie tyle. Zapraszam na inne moje social media, na Instagrama, na Facebooka, nawet na TikToka, ale przede wszystkim zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. Aha, niezależne analizy mówią, że jeżeli wciśniesz te subskrypcje, to zdecydowanie łatwiej ci będzie zdać maturę. Czy to 23, czy 15, czy 25. Dorzucenie mi się na kawę w niczym nie pomoże, ale za to mi się zrobi jakoś tak milej na serduszku. Natomiast w sprawie wspomnianych kursów online na żywo ze mną, zapraszam bardzo serdecznie na www.rockyouenglish.pl. See ya!